Cześć, po wczorajszym wybryku Grzegorza Brauna w Sejmie, gdzie odpalił gaśnicę i spalił świece żydowskie, no rozległy się komentarze na różnych portalach, na YouTubie, na TikToku, na Facebooku, na jakichś portalach typu Gazeta.pl, że to brawo panie Grzegorze Braunie, to jest mój poseł, wreszcie ktoś miał odwagę to zrobić i tak dalej, i tak no, dalej. Ja radziłbym się tutaj nie emocjonować tym tak za bardzo. A poza tym potwierdza się teza, którą postawiłem na ostatnich filmach, że ludzie są tylko mocni przez internet, tylko piszą te tak komentarzyki na TikToku, na Facebooku, na YouTubku, na Gazeta.pl, na Wirtualnej Polsce i tak Rozległo się tysiące komentarzy, tak jak mówię: "Brawo, wreszcie ktoś miał odwagę to zrobić, wreszcie poseł, który tutaj yy, pokazał to, co my Polacy myślimy." A gdzie wy jesteście? Siedzicie w domach, tylko te komentarze piszecie. Dlaczego nikt z was nie protestuje? Tylko liczycie, że jakaś jedna osoba, niech ktoś, jak to w tym memie, niech ktoś zrobi, tak? Jeden Brown coś tam uczynił. A zwłaszcza, że to też jeszcze taka gówniana sprawa, to to tylko zrobią z tego aferę. Zresztą już zrobili z tego aferę, i nie ma to żadnego wpływu na nasze życie, na to ile zarabiacie na dostęp do usług medycznych na wysokie podatki, wysokie mandaty, na kiepskie szkolnictwo i ogólnie na to, że rządzi nami nadal Tusk, Kaczyński, Hołownia i reszta. To nie ma żadnego wpływu ta cała fanaberia, która się wczoraj wydarzyła. Więc radzę się tym nie emocjonować, że on tam wziął jakieś świece zgasił. No tylko afera i z niego będą teraz głupka robić. I to nie ma kompletnie żadnego wpływu. Ale ludzie się emocjonują, piszą w te komentarze, bo myślą, że coś wielkiego się stało. Główno się stało, tak naprawdę. Dalej będziecie żreć gruz i płacić wysokie podatki. Zaraz się tym nie emocjonować. A poza tym krąży taka opinia, też w komentarzach, ale w sumie tak przemyślałem to sobie, że może coś w tym jest, że wydarzyło się to dzień po zaprzysiężeniu Tuska na premiera, yy, potem jego expose, yy, żeby odwrócić uwagę. Od tego, że Tusk ma być premierem, czy tam już jest premierem, chyba tak. Yy, być może Brown ma jakieś powiązania z Pisem i po prostu to jest człowiek prawdopodobnie Pisu. I po to, żeby to przyćmić, no to taką manianę tutaj odjebał. Dlaczego tego nie zrobił na przykład rok temu, dwa lata temu, czy jeszcze dawniej, kiedy był posłem? Tylko dopiero teraz. Przecież te obchody tej Hanuki Żydowskiej co roku są, w i to nie od wczoraj, nie od kilku lat, tylko od kilkunastu, jak nie kilkudziesięciu lat. Dlaczego wcześniej tego on nie robił, albo ktoś inny, tak? Wszystko, wszystko tutaj takie jest grubymi nićmi szyte, żeby po raz kolejny skompromitować yy, narodowość żydowską, żeby pokazać, jacy Polacy to są antysemitami, źli i tak dalej. I teraz będą media pisać na całym świecie. Porównują już Polaków z Niemcami, z Hitlerem, no proszę bardzo. I sobie się zastanówcie to nad tym, czy to też nie jest człowiek, który ma zadanie ośmieszać yy, polskie idee patriotyczne, polską prawicę. No zastanówcie się nad tym. Tak jak kiedyś Leszek Bubel. Też był o to oskarżany. Wszystko tutaj z grubymi niczmi szyte.